Siemane do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybso i jesteśmy dzisiaj ponownie na Łysej Dolinie. Czy tam krainie, kurczę, już mi się tam myli. Łysa kraina, jest ze mną Wojtyn i Jagieł, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Halo, halo, i chłopaki, zebrałem was tutaj. Chcę, no, aha, dobra, myślałem, że tak strzelacie w jakichś moich villagerów, których tu zresztą nie ma, bo ten... Jak widzicie, troszkę się tu pozmieniało, ponieważ... No zrobiliśmy nockę, było grane, prawda? I słuchajcie, ja tutaj zbudowałem taką bardzo fajną rzecz, którą chciałem wam dzisiaj pokazać. Bo jest to, moim zdaniem, koks. Ale, za każdym... ale czy wy możecie przestać? Możesz przestać? Jak tak, ja tu prowadzę tak, odcinek, będziesz mi tutaj robił syf? Poczekaj, co ty ja robisz? Nie, chodź, dobra, chodź Jakieł, chodź Jakieł, bo tutaj to jest wszystko. Idę, idę. Bo on akurat dobrą stronę biegnie. Dobra, patrzcie to, patrzcie jakie mam super mapy. Mam tu, zrobiłem specjalną mapę na waszą wioskę, żeby było widać, co tam się u was dzieje. A, patrz Mateusz, jaki to jest. Tu jest wasza, a tu jest moja. No, moja będzie jeszcze większa od waszej, ale to w przyszłości, nie, bo jestem, ale jestem sam, sam was jest dwóch. Skondensowana, masz mniejsze przerwy, a patrz. Ale nie, masz... też tu dużo gracie już, no. Dobra, nieważne, w każdym razie słuchajcie. To mapy są, prawda? Zastrzegam sobie do tego prawa autorskie i tyle. No dobra. No, dobrze, a, lawy nie. Tu nawet widać, stary. Co? Lawy tu nawet widać, lawy widać. Tam, nie, tam na dole, to jest portal, już to sprawdzałem. Tu jest lawa, portal, to jest właśnie fajnie, dobrze to widać. Tu też jest jakaś lawa, tu... Ej, tu jest jakaś strzałka! Co ty? Strzałka jest. Proszę. Ej, to jest lawa w kształcie strzałki? Chyba tak. Nie, no, dawaj, musimy to tak sprawdzić, musimy to sprawdzić, czekaj, to ja jest... Zobaczyć, jak to wygląda, to jest gdzieś nie, tamtą stronę, w tamtą stronę to gdzieś jest. Nie, to może być portal tak ułożony bardziej, taki kolor. Co? Taki bardziej w kolorze tego no, ale to jest... No to nie myślicie, wygląda, że to tak to losowo wygląda, by się... To nie wygląda jak lawa. No tak losowo by się to ułożyło, bo... To, to nie, to wygląda jakby to było specjalne. Dobra, chodźcie, idziemy to sprawdzić. Idziemy to sprawdzić, to trzeba... Ale nie, no wątpię, jest to możliwe, żeby to było losowe. Uważajcie na... Uwaga, bardzo na mała szansa jest na to. Zatem zauważyłbym to wcześniej, kurczę, dziwne to jest. Co, mówisz? Uwaga na ogóra, bo tam ale one się aktualizują przez te mapy, czy trzeba je zaktualizować? Aktualizują chyba. Nie wiem, nie ma znaczenia, ale lecimy w tamtą stronę, to gdzieś jest tam. Jak tworzyłeś mapy, to musiałeś je widzieć. No właśnie dlatego mówię, że to prawdopodobnie się pojawiło potem, bo ja tego nie widziałem wcześniej, w sensie, albo nie zwróciłem uwagi, Ła! Kurczę, bo to było na lewo od naszej wioski. Dać. No, w tą stronę, jakoś. Jak zobaczycie jakąś taką właśnie czerwoną coś, to... Czekajcie, ja wejdę na górę. Wiecie co? Patrzcie też w niebo, bo to może być na górze w sumie. Ja kiedyś spotkałem się z tym, że coś było na górze, tak wiesz, i na ziemi tego nie było, a na niebie, kurde, gdzieś tam wysoko. Więc to gdzieś, może to być gdzieś tam, ale to nie daje sobie ręki uciąć, prawda, że tak to ujmę. Ej. To gdzieś co? Widzę coś. Gdzie? Kwiatki. Ej, to jest ty. Tu! Ej, jest strzałka faktycznie. Ej, dobra, to jest jakaś jaskinia, chłopaki. To jest jakaś jaskinia. Co to jest? Eksploracja następuje. Czekaj, daj mi pochodnie, ja potrzebuję pochodnie jedną. O kurde, nie to. Dobra, proszę tu bardzo. Dajcie mi pochodnie, dostałem tego kurczaka. Dobra. To daj mi kurczaka. Ale panowie, nie możemy tak wchodzić od razu tam, nie wiadomo co tam się kryje. Dobra, ale trudno. Nie no, to mówi się... patrz, kurde, patrz jakie wy macie zbroję, ja mam z żelazną, ja się nie boję. Wchodzimy na start, my wchodzimy pierwsi, Filip po środku. Filip, nie jesteś ma. Jak prezy... A nie, no jest, tu, ej, tu jest jakieś zejście. Nie, ono się tam kończy, czekajcie, ja zejdę. Ja ale sobie tu może ej, dobra, nic nie ma, ja się boję fest. To powoli. Bo powoli. Tak może być, powoli. Dobra. Idź, Filip, jednak. Idź. O kurde. Idź. Co? Tu się coś pali. Ło, kurde, co to jest za miejsce? Cicho. Dobra, czekaj, wchodzę. Co jest grane? Co jest? Ej, ktoś tu mieszka jeszcze poza nami. Ej, cicho. Ktoś tu mieszka jeszcze poza nami. Stary. Co? Gwint, motyla noga. Ktoś, czekaj. Ktoś tu jeszcze mieszka poza nami. Spokojnie. Czekajcie, zwiedzam to. Tu, cicho, ale... cicho. To wygląda jak... To na pewno jest zbudowane specjalnie, patrz to! Widzisz to? Łańcuch, normalnie ty. Łańcuchy tu są. Specjalnie. Skąd by się tu wzięły netherowe liany? Nie wiem, no właśnie, to, no, ej właśnie! Ale stary, to musiał ktoś być. Nie zauważyłem portalu, dobra, jest portal jakiś. Czy portal tu ty, ale to, a może to by jest losowy ten? Ła! Tu jest magma, uważajcie. Uwaga. Nie, ale to nie może być, taki portal się nie respi losowo. To nie jest przypadek. Dobra, sprawdźmy zakamarki, może jeszcze coś tu się kryje. Ej! O nie! Panowie! Ła! O nie! Widzicie to? Widzicie to? Za każdym razem, nie, mi się już nie chce, naprawdę, nie, ja stąd... Herobrine! Nie, jeżeli my mamy Herobrine'a na serwerze, to jest już dramat. Ale skąd on się tu wziął? Nie wiem. Za każdym razem, stary, za każdym. Zawsze jest wszystko fajnie, budujemy sobie. Fajnie jest. Ale to jest taka klątwa nowych serwerów. Jak coś nowego powstaje, to Herobrine jest zawsze.
Zawsze musi być. Za każdym razem ktoś przeszkadza. Nieważne gdzie jesteśmy, zawsze. No, to jest masakra, to jest masakra. I co my teraz mamy zrobić z nim? Kurde, chłopaki, nie no, ja boję się takich miejsc. Ja nie chcę tu przebywać, to jest nienormalne. To jest nienormalne, jest Herobrine. Spróbuję mu patrzeć w oczy, ale bo obawiam się patrzeć. Tylko uważaj, żeby cię nie opętało, ty. Czemu stary? Nie, ja się idę tutaj, ja się odsuwam. Uważaj, żeby cię nie opętało. Ja nie. Dobra, raz się patrzę, nie? Ja nie, ja to. Te oczy są straszne, fest. Dobra. Ja bym najchętniej w to strzelił, Filip. Czekajcie, dobra. Czekajcie. Co? Nie, czekajcie. Dajcie mi coś powiedzieć. Czemu ma białe oczy w ogóle? Jest jakaś legenda? Nie wiem właśnie. Nie, to jest nienormalne, ale nie, jesteś pewien, że ty chcesz zestrzelać w tą głowę? Mogę tego strzelić? Jak myślicie? Ja się tu chowię, strzelaj. Dobra, robimy to na własną odpowiedzialność. Dobra, to na 3-4. Odliczaj, no. Dobra, 3, 2, 1. O. Nic? Ty nic, właśnie, czekaj. Wow! Piorun tu walnął! Co jest? Pioruny tu walą, nie, chłopaki, ja nie chcę! Uciekajcie stąd chyba! Uciekaj, gdzie tu jest wyjście, stary. Szybko! Tu! Tu coś się dzieje! Nie, dobra, uciekam, ja nie chcę tu przebywać, Ja nie chcę tu być, chłopaki! Szybko! Wow, dostałem! Uciekaj, patrz, walą te pioruny! Słyszycie ten dźwięk? Co robimy? Czekaj, ja idę na górę, zobaczcie, czy coś jest na tej górze. Patrzcie, co się dzieje na niebie. No, widzę, właśnie pioruny walą. I to jeszcze w biały dzień, kurde. Co jest grane? Czekaj, idę tu. Jestem ciekaw, czy one tutaj zapalają coś. Czy na przykład... No właśnie, nie wiem. Co tu teraz zrobić? Jajko! W którym miejscu to strzela? Czekaj, spokojnie. Ej, bo nie widzę tego miejsca, gdzie te pioruny walą. Co jest grane? Ej, wkurzyliśmy Herobrine'a, chłopaki! No i Mateusz, oczywiście! Co my teraz zrobimy? Ja nie wiem, ale gdzie te pioruny walą? Nie wiem, ja tu stoję i tu nic nie ma. Co jest grane? Dobrze, że nocy nie ma, nie? Co? Jakby była noc... O, tu walną piorun teraz! Gdzie? Ja nie widzę w ogóle tych... Ja też nie widzę tych strzał właśnie. Jakby trzeba się odsunąć od nich, nie widać ich jak stoisz przy nich, tak jakby. Nie wiem, dziwne to jest, podejrzane fest. Co my teraz zrobimy? Nie wiem, ale to nie przestaje walić. Ja nie wiem, co się stanie, jak będzie noc, chłopaki. Mi się wydaje, że ty uruchomiłeś go w tym momencie. Że on był uśpiony i ty go uruchomiłeś teraz. Ja, mamy przewalone. Myślicie? Tak, bo to było jakieś jaskinie, ale skąd ta strzałka się wzięła? Nie, też zaczął padać jeszcze! Patrzcie się! Nie, chłopaki, to się nie dzieje naprawdę! Ja zwiewam tu na drzewo. A ja chyba uciekam do domku, naprawdę się boję, do swojej piwniczki. Ja się bezpiecznie. Dobra, ja skaczę, robię wale wiadro. Nie, no, co się... Wracamy na chatę, chłopaki, to nie jest... Zwracajcie, bo się noc się robi. Nie, chłopaki, to jest najstraszniejszy dzień w moim życiu. Szybko, chowajcie się na chatę. Nogi za pas, ogień. Nie, ile tak, mobów, ogień, ile mobów. O nie, do wody wpadłem. Gdzie wy jesteście? Tu. Dobra. Ucichło. Jak się oddaliliśmy, to ucichło. Tak, ale bo tam był... Ale może to w tamtym miejscu tylko. Nie, no to byś, kurde, chyba wszędzie słyszał burzę. Burza jest wszechstronna. Dobra, ucichło to. Na całe szczęście. Ale czuję, że uruchomiliśmy zło. Ja też, przestało padać. Oho, dobra. Pytanie, co się stanie, jak się znowu tam zbliżymy, to będzie najgorsze. Ja nie, proszę, ja nie chcę tam wracać. Ale spróbujmy się zbliżyć, może będzie, okaże się, znowu tam pada deszcz i są pioruny. Dobra, no dobra, warto to sprawdzić w sumie, czy to się dzieje, czy nie. Dobra, wróćmy tam, ale czuję, że to będzie błąd. Czekajcie, błąd. Czekajcie, no spokojnie, przemyślmy to. Tak, no właśnie, musimy coś zabrać z wioski. Nie, po prostu ja zbliżam się, jak zobaczę tylko, że zaczynają padać krople, albo zaczyna walić burza, to ja uciekam z powrotem, ja tam nie idę. Ja bym wziął golema ze sobą. Okej, dobra. Nie, na co ci golem ci nic nie da z nim. Dobra, na spokojnie, panowie. Dobra, idę. Czekajcie, spokojnie, idę. Dobra. Jeszcze nic. O nie, zmory nocne. Zmory nocne, no. Mam nadzieję, że to nie jest jego sprawka. Dobra, ej, cisza jest.
Nie! Zaczyna padać. Nie, dobra, to wraca, wraca. Nie możemy się zbliżać do tamtego miejsca. Najgorzej, najgorzej, wracamy z powrotem. Ja nie chcę. Ja nie chcę, ja nie chcę. Tu coś jest nie tak, tu coś jest nie tak. Jest ewidentnie jest coś nie tak. To nie jest normalne, że tak się dzieje. I teraz jak znowu przestanie padać, to to jest na bank, to. Bo... Patrz, pada, pada jeszcze, ale pewnie zaraz przestanie, bo się oddalamy. Patrz, przestało, przestało. Dobra, to jest podejrzane. Ja wracam do bunkru jakiegoś swojego. Nie się za chwilę zrobi, co? Tak, pora zbudować bunkier. To jest chyba najbardziej odpowiedni moment. Podziemny bunkier. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodoba, stawcie koniecznie łapkę w górę, wbijacie do chłopaków, żeby zobaczyć, co się będzie dalej w tym temacie działo. Herobrine jest na serwerze. To bardzo źle wróży.